Czy fast food truje także nasz mózg? Nasz mózg bardzo cierpi wtedy, gdy spożywamy posiłki typu fast food. Wysoki poziom cukru i tłuszczów nasyconych powoduje stan zapalny. To powoduje, że chcemy coraz więcej i coraz częściej spożywać posiłki typu fast food. Jak dowiodły badania, spożywanie częste posiłków typu fast food powoduje, że między innymi nasz mózg szybciej się starzeje. Porównano budowę i funkcjonowanie mózgu osób szczupłych i osób otyłych. Okazuje się, że mózg osób, które spożywają duże ilości fast foodów, jest starszy w porównaniu do mózgu szczupłych rówieśników o około 10 lat. To jest mózg osoby szczupłej, osoby, która nie nadużywa wysokokalorycznych pokarmów. Natomiast to jest mózg osoby, która spożywa bardzo duże ilości fast foodów. Czyli fast food prowadzi do otępienia naszego mózgu, tak też, można powiedzieć? Też może się przyczyniać w ten sposób do otępienia, ale też mogą się pojawiać na przykład stany lękowe. A co z pamięcią i koncentracją, pani doktor? Również obniża to naszą pamięć, obniża koncentrację uwagi i tego dowiodły także badania prowadzone wśród dzieci, wśród nastolatków. Okazało się, że dzieci otyłe trudniej rozwiązują zagadki, rozwiązują quizy, mają gorsze wyniki na przykład w nauce. Szczerze mówiąc, to jest przerażające, co pani powiedziała, bo myślałam, że fast food to otyłość, to złe serce, złe krążenie, ale że mózg nam się psuje też od fast foodów, tego nie wiedziałam, strasznie.